poszło dobrze. No to... Czy rząd zaoszczędził 7 godzin? Te innowacje w zakresie medycyny szybko i łatwo zmieniane. Musi trwać swój czas. W dzisiejszym odcinku InTalk, rozmowy o przyszłości medycyny, postaramy się skupić na innowacjach w szpitalach. Innowacje w medycynie to temat powtarzany w kółko od A do Z, można powiedzieć, przez ostatnie 3 lata szczególnie. Te innowacje nabrały przyspieszenia w czasie COVID-u. Natomiast czy polskie szpitale i cały system opieki zdrowotnej jest gotowy na wprowadzanie innowacji, innowacji zarówno takich praktycznych, medycznych, jak i również innowacji organizacyjnych? W tym temacie dzisiaj moi szanowni goście pomogą przybliżyć ten warsztat szpitali polskich w tym zakresie. A dzisiejszymi moimi gośćmi są w studiu pani Karolina Tondel oraz pan Wiktor Możarowski, project managerowie w dziale do spraw sztucznej inteligencji, innowacji i technologii medycznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Bardzo miło mi was powitać. Oraz online nasz gość, pan Dariusz Szplic, kierownik działu innowacji, analityki i wdrożeń technologii medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie Dariusz. Szanowni państwo, chciałbym was zapytać może tak troszeczkę na początek ogólnie. Czy waszym zdaniem osób, które siedzą w tych innowacjach, którzy działają w obszarze szpitalnictwa, tworzenie takich zespołów, liderów innowacji, wdrożeń tych innowacji w szpitalach ma w ogóle sens? Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Temat innowacji w szpitalach jest nowy, chociaż mamy wrażenie, że o innowacjach mówią już wszyscy i w każdym możliwym przypadku. Niewątpliwie zespoły do spraw innowacji w szpitalach są potrzebne, aby były takim mostem pomiędzy tym, co oferuje już teraz technologia, co dostarczają startupy, ale też duże korporacje, a mostem w środowiska szpitalnego, czyli tego, co wewnątrz, tego, jak te technologie zaimplementować w całej organizacji, bo niewątpliwie jest tutaj potrzebne wsparcie i często nieszablonowe podejście, bo projekt innowacyjny jest projektem nowym, obarczonym wieloma ryzykami, ale też z dużą dozą interdyscyplinarnej współpracy. I niewątpliwie te zespoły do spraw innowacji teraz powinny być takim głównym celem, aby je formować i tworzyć i udrożnić ten napływ innowacji do placówek medycznych. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Z punktu odnosząc się do tego, o czym wspominała pani Karolina Tondel, w zasadzie innowacje weszły w aktualną medycynę w każdej dziedzinie. Możemy spojrzeć na tak naprawdę każdy oddział, klinikę, każdego specjalistę. Gdzieś te innowacje pukają do drzwi i faktycznie lekarze, mam takie poczucie, że potrzebują tego wsparcia w procedowaniu tych technologii i we wdrażaniu ich dosyć płynnie. To widać ten nurt, który wchodzi w postrzeganiu technologii, chociażby już w takich międzynarodowych czasopismach naukowych jak The Lancet czy Nature, gdzie te innowacje, te digitalowe innowacje w medycynie są bardzo mocno podkreślane. Tak więc w tych zespołach wdrażających te technologie w szpitalach jest brzmi naprawdę duży potencjał wsparcia właśnie klinicystów. Panie Dariuszu, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na GUM-ie uchodzi za takiego jednego z liderów innowacji w szpitalnictwie w Polsce. Czy pana zdaniem jest to krok do przodu i jak u was w Gdańsku ten zespół do spraw innowacji funkcjonuje w tym połączeniu właśnie z personelem medycznym? Zespół powstał już kilka lat temu, 5 lat temu i cały czas się rozwija i przekształca i absolutnie tutaj zgadzam się z państwem, że takie zespoły są jak najbardziej potrzebne. Między innymi dlatego, że aktualnie szpitale jeszcze nie wytworzyły wewnętrznie takiej troszkę kultury pracy projektowej, która jest często obecna już w innych branżach gospodarki, a szczególnie oczywiście w branży informatycznej. W szpitalach trzeba się tego jeszcze cały czas uczyć. Także taki zespół pełni również taką rolę koordynatora i takiego menadżera projektów, bo wdrożenie innowacji jest swoiście projektem, co jest troszkę różne od tego, jak codziennie działają szpitale, bo oczywiście nie działają w strukturze projektowej. Zespół też istotnie wspiera ten proces, a z drugiej strony pomaga odróżnić, bo to jest chyba też ważne, żeby odróżnić innowacje od innowacyjnych gadżetów.
bo tutaj też mamy do czynienia często z, można powiedzieć, zalewem gadżetów, które de facto nie znajdą później zastosowania w takiej trwałej praktyce klinicznej. I to jest też to, o co my się staramy dbać, aby innowacja techniczna również była wsparta, bo najczęściej to tego wymaga, wsparta innowacją procesową, bo ona zmienia oczywiście proces obsługi czy proces leczenia, a jednocześnie, żeby miała walor trwałości i była obecna już na stałe w procesie leczenia. Wspomniał Pan o tych gadżetach. Innowacja pewnie przeciętnemu pacjentowi kojarzy się przede wszystkim z gadżetami, aplikacjami, device'ami, czyli urządzeniami. Natomiast jednostki szpitalne, no to jest pewien wycinek medycyny znacznie bardziej specjalistycznej. Stąd tutaj moje pytanie do Państwa, czy znacie Państwo może jakieś przykłady na świecie? Skąd czerpać inspirację właśnie tego, jak te innowacje w strukturze organizacyjnej, nie tylko klinicznej, ale chyba przede wszystkim organizacyjnej, wchodzą do szpitalnictwa? Może możecie Państwo podać jakiś przykład, opisać taką jednostkę, na której powinny się wzorować te jednostki, które w Polsce stawiają pierwsze kroki w dziedzinie innowacji? Na świecie jest wiele dobrych przykładów tego, jak szpitale czy uniwersyteckie centra kliniczne rozwijają innowacje, jak inicjują je we własnych strukturach, ale też jak implementują je z zewnątrz. Dla Instytutu Matki i Dziecka modelowym przykładem tego, jak rozwijać innowacje, jest Boston Children's Hospital, taka placówka, która implementuje technologie z otoczenia, która je również akceleruje, dba o to, aby były integralną częścią tej placówki. Więc dla nas akceleruje, czyli rozumiem, że w momencie, w którym zgłasza się, nie wiem, jakiś wynalazca, pomysłodawca ze swoim rozwiązaniem, to nie tylko jest akceptowany bądź nie wdrażany w danej placówce, ale przez słowo akceleruje, rozumiem, że ta placówka go wspiera w rozwoju tej innowacji. Tak, oczywiście. I to jest takie pełne wsparcie również od pomysłu do produktu. Więc jest to modelowy przykład na bardzo dużą skalę tego, jak od innowacji, która jest pomysłem, przejść do produktu, który jest skrojony pod potrzeby konkretnej placówki. To jest oczywiście wieloośrodkowe działanie, zaangażowanie zewnętrznych partnerów również, ale bardzo doceniamy to, że jest to inicjatywa ze środowiska szpitalnego, gdzie są zaangażowani klinicyści. I u nas w Instytucie Matki i Dziecka jest to taki wzór do naśladowania tego, aby najmłodszym pacjentom również dostarczać innowacyjne terapie, ale te innowacje rozumiane szeroko, nie tylko jako produkty, urządzenia i technologie, ale też zmiany procesów, nowe podejście do pewnych już standardowych, szablonowych zachowań, bo ta innowacja nie zawsze musi być zmaterializowana jako przedmiot, ale może być też zupełnie nowym podejściem do jakiejś procedury. Czy w tym przypadku, Wiktor, jak padło hasło, że wewnętrzne pomysły, czyli rozumiem, że te duże jednostki powinny czerpać inspirację również ze swoich pracowników, tak? Lekarzy, pielęgniarek, no innego personelu medycznego, który widzi jakiś problem i próbuje znaleźć rozwiązanie przyspieszające, ułatwiające, zwiększające jakość rozwiązań, tak? Tak, tak, dokładnie tak. My w Instytucie Matki i Dziecka współpracujemy aktualnie z takimi dwoma dużymi szpitalami z Izraela. Jest to Sheba Hospital i Rambam Medical Center. Są to naprawdę duże placówki, w których powołane są zespoły rozwijające technologie medyczne w szpitalu, których to właśnie pomysłodawcami są lekarze, klinicyści, ale również personel administracyjny w taki sposób, aby jak najlepiej wynajdywać i rozwijać te innowacje. I te placówki, ku naszemu zaskoczeniu, są również bardzo mocno nastawione na taką komercjalizację swoich rozwiązań, czyli tą akcelerację, preakcelerację, potem akcelerację i na koniec w pewnym stopniu wyjście z tymi rozwiązaniami na szerszy rynek. I jest to też takie podejście, którego my w Polsce uczymy się bardzo aktywnie i staramy się przyjmować najlepsze wzorce idące również z zagranicy. Czyli szpital w tym przypadku staje się nie tylko miejscem, gdzie leczy się pacjentów, tak, tylko również miejscem, które w pewien sposób wspiera rozwój zarówno technologiczny, jak i nazwijmy to naukowy danych projektów, a finalnie rozumiem, że cel jest taki tych przynajmniej izraelskich placówek, żeby również udostępniać je już odpłatnie, skomercjalizowane, no, jako rozwiązania ogólnoświatowe, tak? No tak, tak. Można tutaj to w taki sposób podsumować też w gdzieś takim patrzeniu szpitali, instytutów badawczych. Dużą rolę odgrywa właśnie ten obszar B+R,
którym, tak jak wspominałem, te topowe czasopisma, topowe magazyny otwierają się na tego typu odkrycia i to też jest wartość na pewno dodana dla tych szpitali, to podwyższenie swojej obecności w obszarze naukowym również. No rozumiem, to rośnie ranga takiej placówki. Dokładnie. Wręcz. Panie Dariuszu, a UCK w Gdańsku, czy ma jakąś taką placówkę, na której się inspiruje, bądź wdraża rozwiązania, które już były zastosowane gdzieś za granicą na świecie? Znaczy tutaj są jak gdyby dwa kierunki. Jeden to jest ten, o którym tutaj koledzy wspomnieli, to jest rzeczywiście rodzaj takiej akceleracji. My mamy troszkę inną strukturę, bo nie jesteśmy instytutem, więc jako szpital kliniczny ten ciężar rozwoju i kontaktów jak gdyby przenosi się na Uniwersytet Medyczny, a szpital jest tutaj w tym kontekście placówką w pewnym sensie wdrożeniową albo można powiedzieć testową. Z drugiej strony no te pomysły powstają w praktyce klinicznej, tak, i również w kontaktach z instytucjami zagranicznymi. Naszą ambicją jest zajęcie takiego istotnego stanowiska w obszarze Morza Bałtyckiego. Troszkę tak patrząc na powiedzmy hanseatyckie korzenie Gdańska, także w związku z tym staramy się nawiązywać współpracę jako szpital z takimi jednostkami, które się z tą Hanzą kojarzą. To jest szpital uniwersytecki w Kłajpedzie, w Rostocku, w Greifswaldzie, to jest Danish Cancer Center. Także troszkę się ogniskujemy jako szpital na tym basenie Morza Bałtyckiego. Z drugiej strony Uniwersytet rozwija kontakty szerokie również z placówkami, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Holandii. To jest również taki program Visiting Professors, którzy przyjeżdżają i są pewną też inspiracją i uczestniczą w naszych zespołach badawczych. Ta akceleracja, w pewnym sensie może nawet inkubacja bym powiedział, bo my również rozwijamy w miarę możliwości wewnętrznie technologie różnego typu. To są głównie technologie procesowe, ale również takie wsparcie procesu w zakresie różnych technologii informatycznych, w tym z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji. I to są rzeczywiście zespoły projektowe, które pracują wewnętrznie w szpitalu, czasem wspierane jakimiś zewnętrznymi siłami. Rzadziej są to zewnętrzne firmy, tak, które dostarczają gotowe rozwiązania, bo tu oczywiście gdzieś tam zawsze pewna bariera implementacji też istnieje, ale jeśli się udaje pokonać, to jak najbardziej takie rozwiązania z zewnątrz są również implementowane. A powiedzcie Państwo, czy istnieje, Waszym zdaniem oczywiście i z Waszych doświadczeń, taka modelowa, idealna praca zespołu do spraw innowacji w takiej jednostce, ogromnej jednostce, najczęściej jaką jest szpital, która łączy ze sobą, tak jak wspomnieliście, klinicystów, administrację oraz całą logistykę, zaopatrzenie. Czy Państwa zdaniem, no, wskazaliście pewne placówki zagraniczne, na których powinniśmy się pewnie wzorować, ale jak w Waszej opinii, w Waszym podsumowaniu tej naszej wstępnej rozmowy na temat innowacji w szpitalnictwie powinna wyglądać ta idealna praca zespołu do spraw innowacji? Zespół do spraw innowacji powinien być przede wszystkim wsparciem i takim akceleratorem dla rozwoju projektów i w idealnym modelu współpracy idealnie jest, żebyśmy mogli wspierać ich inicjatorów, osoby kreatywne z pomysłem, takich wizjonerów, którzy chcą wdrażać technologię w swojej praktyce klinicznej bądź w jakichś częściach administracyjnych szpitala. I to jest najlepszy model, kiedy ta świadoma zmiana, świadoma chęć współpracy pochodzi właśnie od personelu, a my tylko możemy służyć swoją wiedzą i doświadczeniem takim branżowym, startupowym czy też technologicznym, żeby umiejscowić tą technologię w placówce. To jest najlepszy, to daje najlepszy efekt, kiedy ktoś ma bardzo konkretny pomysł na zastosowanie bądź wie, jak technologia może usprawnić dotychczasowe procesy, może pomóc pacjentom czy zaoszczędzić czas bądź czyli środki. Nie lekarze. Generalnie lider, ale często powiązany z technologiami, ale raczej nie lekarz, tak wnioskuję po pani wypowiedzi. Nie uogólniam tego z uwagi na to, że technologie dotykają już każdego aspektu funkcjonowania szpitala i oczywiście jest to personel typu lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, diagnosta, ale to może być też część administracyjna szpitala, która też wymaga zaopiekowania i usprawnienia przez technologię. Tak więc we współpracy z nami każdy z personelu, kto ma pomysł bądź tylko jest pasjonatem technologii i chciałby coś rozwijać,
wybrać, na pewno znajdzie wsparcie i my wtedy szeregiem narzędzi staramy się to umożliwić. Tak, Wiktor, ale chodzi mi o to, kto w skład takiego modelowego zespołu do spraw innowacji powinien wchodzić, bo no, jakby rozumiem, że to jest wsparcie dla klinicystów, ale często klinicyści w obliczu szczególnie niedoborów kadrowych są bardzo zajęci na ogół. Albo no, no powinniśmy wykorzystywać ich umiejętności gdzie indziej, na polu bitwy z chorobami, z problemami zdrowotnymi. Więc kto ewentualnie powinien modelowo przynajmniej wchodzić w skład takiego zespołu do spraw innowacji? Jeżeli chodzi o technologie medyczne, tutaj niezbędny jest taki łącznik, który będzie łączył zarówno obszar medyczny z obszarem technologicznym. Za obszarem medycznym mówimy tutaj o wszystkich naszych specjalistach, lekarzach, właśnie tym personelu, który nie za bardzo ma czas wdrażać się w tworzenie tych technologii, w sensie rozwijanie algorytmów, pisanie kodów, testowanie tych początkowych etapów rozwoju, czy to aplikacji, czy to właśnie medtechu. Więc drugim aspektem jest ten cały zespół programistów i również zespół osób, które tą technologię są w stanie dostarczyć. I niekoniecznie musi być to zespół w szpitalu. Może być to porozumienie z firmą, z uniwersytetem, politechniką, która umożliwi przeistoczenie tego pomysłu lekarzy w faktycznie namacalny efekt. Dariusz, a u was w Gdańsku taki modelowy zespół, no choćby dział, którym kierujesz, innowacji, analizy i wdrożeń technologii medycznych, czy w jego skład wchodzą właśnie osoby z różnych dziedzin nauki, z różnych dziedzin technologicznych? Znaczy zdecydowanie zespół jest zespołem wsparcia, to o czym tutaj koledzy powiedzieli, dlatego że my jesteśmy w zespole szkoleni bardziej w stronę metod zarządzania, właśnie z takich technik startupowych, z technik typu agile, tak, czyli takiego de facto prowadzenia, zarządzania projektami. To, co Karolina powiedziała, jesteśmy no, trochę na usługi klinicystów, tak, którzy zgłaszają nam swoje potrzeby i staramy się te potrzeby przełożyć na formę organizacyjną i formę jakąś, czy to informatyczną, czy to technologiczną. Takim istotnym elementem działania naszego zespołu, który też to trochę uporządkował i umożliwił pewne opracowanie nawet w taką formę proceduralną, to jest projekt, w którym uczestniczyliśmy w ramach Gospostratega wspólnie z Narodowym Instytutem Kardiologii, NFZ-em, Uczelnią Łazarskiego, gdzie prowadziliśmy pilotaż procedury takiego hospital-based health technology assessment, które de facto właśnie łączy zarówno ocenę od strony klinicznej, jak i od strony funkcjonalnej, od strony ekonomicznej. Także tutaj też ważnym aspektem jest cały aspekt organizacyjno-ekonomiczny, czyli ten, który pociąga za sobą z jednej strony, okej, co nam to przyniesie fajnego od strony klinicznej, ale dobrze, ile nas to będzie kosztować i jakie nakłady będziemy musieli ponieść, aby po pierwsze technologię wdrożyć, a po drugie później ją utrzymać. To jest też niezwykle ważny aspekt, aby umieć to ocenić. Jako pewną ciekawostkę bym powiedział, że zespół, który ja buduję, to jest głównie zespół złożony z bardzo młodych ludzi. Ja jestem najstarszą osobą w tym zespole, może wnosząc to doświadczenie takie właśnie projektowe. To są absolwenci głównie zdrowia publicznego naszego uniwersytetu i również lekarze 5., 6. roku Wydziału Lekarskiego, którzy wspierają określone grupy projektowe i działają w ramach tych grup projektowych. I to uważam się doskonale sprawdza. Innowacja znaczy młodość, tak? W tym przypadku. Młodość przynajmniej mierzona duchem, młodość, a czasami ducha, też wiek. Młodość ducha przede tak, wszystkim. Młodość ducha. Bardzo wam dziękuję za tą pierwszą część dzisiejszego podcastu o innowacjach w szpitalnictwie i tego, jak wdrażać je do takich trudnych struktur i bardzo zorganizowanych struktur, jakimi są szpitale. A już za chwilę w Intok rozmowa o przyszłości medycyny zmieni mnie w charakterze prowadzącego i moderatora dyskusji. I mam nadzieję, że wyciśnie creme de la creme waszych doświadczeń szef i lider zespołu, a w zasadzie grupy roboczej NILIN, społeczności lekarzy innowatorów NIL Innovation Network, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, pan dr Tomasz Maciejewski. Ja wam dziękuję za tą pierwszą część. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
Dzień dobry Państwu. Ja już pozwolę sobie nas nie przedstawiać, jako że wcześniej pan doktor Artur Drobniak nas przedstawił, więc jakby kontynuujmy naszą rozmowę. Z tego, co Państwo powiedzieli, pojawiło mi się pytanie, jak połączyć to, co powiedział pan Dariusz przed chwilą, bardzo młody zespół innowacyjny, zresztą też i Karolina, i Wiktor są zespołem bardzo młodym, jak połączyć, jak przekonać starszą część zespołów, z którymi pracujecie, do tego, żeby do tych innowacji, tak, i do trochę innego sposobu funkcjonowania, bo tak jak to padło tutaj w rozmowie, wymaga to zarządzania projektowego. Moje pokolenie może i koledzy, którzy już trochę dłużej pracują, też lekarze, może nie jesteśmy do końca przyzwyczajeni do zarządzania projektami. My często działamy dość, i tak powiem, zgodnie z daną sytuacją. Mamy jakiś tam projekt może leczenia pacjenta, ale to nie jest tego typu projekt. Jak sobie z tym poradzić, jak zaangażować też tą grupę starszych kolegów? Może bym zaczął od pani Karoliny. Tak, to połączenie teraz jest szczególnie widoczne, kiedy spotykamy się z bardzo doświadczoną kadrą profesorską, z ekspertami, którzy chcą te innowacje wdrażać, kontra my, zespół bardzo młody, natomiast biegle znający się na innowacjach i na technologiach. I kluczem do tego jest takie wzajemne zaufanie, tego, że my jesteśmy w stanie swoimi kompetencjami akcelerować pewne pomysły i rozwijać, ale też taka szczerość w tym, że każdy ma swój obszar, w którym jest w stanie robić swoją pracę bardzo dobrze. I tak jak my polegamy na wiedzy eksperckiej personelu i wiemy, że potrzeba innowacji w jakimś obszarze występuje, to my staramy się wtedy swoją wiedzą maksymalnie efektywny produkt zaproponować, bądź technologię, tak aby obie strony mogły z tego czerpać i były zadowolone. Jest to niewątpliwie współpraca trudna, wymagająca też pewnego dotarcia się, jeśli to jest dobre słowo, tych zespołów i takiego poznania się, więc pewnie takie inicjowanie czasem pewnych spotkań, wzajemnej wymiany wiedzy, w ogóle prezentowania, czym są innowacje, mogą też przełamywać lody tego, aby ta wiedza od profesorów, ekspertów mogła przenikać do nas, żebyśmy też mogli się dowiedzieć, gdzie są potrzeby, gdzie te technologie mogą pomóc. Ja może tutaj dodam, w zasadzie w instytucie staramy się za każdym razem, mając pewien pomysł, pewną technologię do wdrożenia, znaleźć też ambasadora, czyli taką osobę z zespołu medycznego, w którym chcemy spróbować wdrożyć tę technologię, która może być takim trochę rzecznikiem naszego działu, naszego zespołu, tak aby dobrze zaznajomić tego konkretnego lekarza, lekarkę, czy inną osobę z personelu, czego ten projekt dotyczy, jakie korzyści z tego mogą być. Często staramy się, aby ten pierwszy etap wdrożenia obejmował tylko i wyłącznie tego specjalistę, tak aby przez miesiąc, dwa, może trzy, spróbował tej technologii, sam przekonał się do tego rozwiązania w takim stopniu, aby potem stał się tym łącznikiem z pozostałym personelem, często dużo starszym od nas. No i wychodzi to faktycznie w naszej pracy, że lekarze dużo bardziej wierzą sobie nawzajem niż nam, no, młodym ludziom, którzy przychodzą gdzieś tam z tą wizją. Także jest to na pewno pewien pomysł, w jaki sposób dotrzeć do tego starszego grona, bardziej doświadczonego grona lekarzy. A mam pytanie, jak u Państwa w Gdańsku, bo jesteście znacznie większą jednostką niż my, bo tak jednak u nas jest, tam pracuje łącznie około 1000 osób, bo jednak macie tych pracowników kilka tysięcy, i bardzo różnorodnych też. I właśnie jest pytanie, jak Wy sobie radzicie, jak szukacie tych wizjonerów lub tych ambasadorów zmiany u siebie, jak ich wyłaniacie? Ja bym powiedział, że to nie można płynąć pod prąd, to jest troszkę nawet odwrotnie, to oni nas znajdują, tak? To znaczy, to nie jest tak, że jest jakaś przepaść pokoleniowa czy coś takiego. Ja też należę do pokolenia tego już trochę starszego i bardziej doświadczonego, tylko to doświadczenie zdobyłem właśnie w startupach, a nie po stronie szpitala na przykład. I tutaj znajduję to partnerstwo i często właśnie w tym pokoleniu takich dojrzałych specjalistów z 20-kilkuletnim doświadczeniem znajduje się wielu entuzjastów. Z nimi tylko trzeba pracować inaczej niż z tymi młodymi osobami, bo to są osoby, które przede wszystkim mają bardzo konkretne wymagania i trzeba umieć tym wymaganiom sprostać. Co jest trudniejsze, bo nie
można powiedzieć, nie pociągnie się tylko na samym entuzjazmie. Trzeba po prostu dowozić efekt. Czyli to jest też istotne, że jeśli coś obiecamy, nawet mały krok, że technologia coś zmieni, to rzeczywiście musimy się postarać to dowieść i pokazać, że ona to zmieniła, bo taki specjalista będzie tego od nas wymagał. My też często tworzymy, to jest takie bardzo praktyczne rozwiązanie, w pewnym sensie takie pary, czyli mamy tego naszego doświadczonego specjalistę, który chce zmienić, chce rozwijać proces i mówimy mu, wiesz co, dobierz sobie jakiegoś fajnego młodego rezydenta po prostu, który cię wesprze i który będzie po prostu tutaj pełny energii, żeby testować, próbować i tak dalej, bo pomysł łatwo spalić właśnie na niepowodzeniach testowych. I tu wtedy szukamy takiego entuzjasty właśnie z tego młodego grona i to bardzo fajnie wypala. Takie pary wręcz nam pracują w projektach. Czasem się to już potem rozrasta. No a później rzeczywiście no, trzeba znaleźć tych liderów zmiany, to co mówiliśmy, tych ambasadorów, tak? Czyli w każdym kolejnym zespole musi być taki lider zmiany, który będzie chciał, że tak powiem, mieć to dobre zdanie, bo w tak dużej jednostce jak nasza, no to jest absolutnie zrozumiałe, że nie da się zapalić wszystkich równocześnie. Nawet do niedużych, pozornych zmian one trwają, one wymagają czasu i wymagają zdecydowanie cierpliwości, no i też takiego wsparcia organizacyjnego. Tak? Także to też jest tak, że trzeba pewien swoisty marketing wewnętrzny uprawiać, pewną promocję wewnętrzną, również chwalić dobre przykłady zastosowań i je pokazywać. Dlatego my również się staramy poprzez taki zewnętrzny marketing, występowanie na różnych konferencjach, w różnego rodzaju konkursach, zdobywaniu różnego typu nagród, tak naprawdę robić ten marketing wewnętrzny, czyli pokazywać ludziom, słuchajcie, jesteśmy fajni, jesteście innowacyjni, jesteście z nami i możecie w tym trendzie działać. I ludzi to ciągnie za sobą. Tak jak pokazywać na zewnątrz, to tutaj chciałbym się odwołać do naszej inicjatywy, naszego konkursu, tak, bo to też było duże wyjście na zewnątrz, pokazanie się nam i naszemu personelowi. Też to może mam prośbę o chwilę na temat, skąd ta idea się pojawiła i jak ona zadziałała tak naprawdę. Tak, inicjatywa Mother and Child, Startup Challenge, jest bardzo dobrym przykładem tego, jak promować innowacyjność szpitali, ich wyjście naprzeciw twórcom technologii. Pojawiła się po to, aby umożliwić startupom wejście w mury placówek medycznych i aby udrożnić tą współpracę, aby pokazać, że jesteśmy dobrymi partnerami, że mamy zasoby, ale mamy też zespół, który jest w stanie taką współpracą dobrze pokoordynować. I też ten konkurs w kontekście tej dzisiejszej rozmowy jest takim dobrym zapalnikiem dla zespołów, tego, że te innowacje są realnie bardzo blisko nas i są łatwe do wdrażania, bo teraz wprowadząc współpracę ze startupami, które wygrały, pokazujemy naszym pracownikom, klinicystom, że te technologie naprawdę szybko mogą zagościć w klinikach, na oddziałach i być może to jest też taki bodziec do dalszego rozwoju, do inicjowania, przekuwania swoich pomysłów w realne działania, bo pokazaliśmy, że nie tylko jesteśmy częścią instytutu, ale też dbamy o to, aby realnie te wdrożenia się działy. Dokładnie tak. To już jest pewien efekt, który otrzymujemy. Sami lekarze, specjaliści zgłaszają się do nas, słyszeli o tym konkursie, dochodzą do nich te informacje i chcą w tych całych procesach uczestniczyć. Z drugiej strony bardzo cieszy nas, że kolejne szpitale dołączają do inicjatywy i to grono organizatorów się powiększa, więc tym bardziej mamy wrażenie, że projekt kiełkuje i że w następnych latach będziemy w stanie jeszcze lepiej tymi pomysłami się zaopiekować i wspierać tych startupowców. No, a te projekty startupowe przerodzą się również w lepszy komfort pacjenta i szerszą, lepszą diagnostykę. Teraz, bo zbliżamy się do końca i chciałbym jeszcze poruszyć jeden problem, bo wszystko mówimy o takich dość, no, jak rozwijać, jak robić, o sukcesach i tak dalej. Powiedzmy sobie, a co zrobić, jak jakiś projekt nie wyjdzie, tak? Co z tym zrobić, żeby ta porażka nie zniechęciła do pracy, tak zespół wdrażający, jak i cały zespół i jednostki, w której państwo pracujecie, tak? To znowu wrócę do Gdańska teraz. No, czy projekty mają to do siebie, że mają prawo nie wychodzić, tak? Niestety albo stety, jeśli mówimy o innowacjach, to nie zawsze mamy rację.
ale przede wszystkim my się staramy jednak zawsze znaleźć pewną marchewkę, to znaczy znowu, żeby projekt był zaczepiony w realnej rzeczywistości i realnie tą rzeczywistość wspierał. Jeśli się zorientujemy, że projekt nie wspiera rzeczywistości, że on tak naprawdę, no może jest fajny, ale w pewnym sensie utrudnia pracę albo dodaje tej pracy, no to siłą rzeczy trzeba się umieć z tego po prostu wycofać, tak? I powiedzieć sorry, ale to w tym momencie u nas nie zadziała. I mamy takie przykłady, gdzie prowadziliśmy pewne testy rozwiązań technicznych i po prostu w którymś momencie mówiliśmy, nie, to się nie sprawdzi, po prostu niestety musimy się z tego wycofać i trzeba umieć to po prostu powiedzieć. Z drugiej strony, jeśli trochę nie idzie, ale wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, to trzeba szukać marchewki i takie przykłady też mamy, że prędzej czy później znajdujemy tą marchewkę, która powoduje, że projekt chwyta, tak? I po prostu jednak udaje się go wdrożyć. A jak sobie poradzić z firmą, która, czy startupem, która uważa, że ich dziecko jest cudownym dzieckiem i wspaniałym, tak? I no, rzadko kto chce swoje dziecko własne zabić, czyli do projektu, który uważa, pokochał, wdrożył w niego kupę wysiłku, włożył dużo czasu, poświęcił środków, no i nagle uzyskuje od nas informację, że u nas to nie działa, to się nie sprawdzi. Jak im tą zmianę, jak ich przekonać, że jest, albo może jak przekonać, żeby oni zmienili ten produkt, swój pomysł na coś, co rzeczywiście będzie rzeczą przydatną, no przydatną, nadającą się do skalowania, wykorzystania, cokolwiek. Tak, dla zespołu to może być zderzenie ze ścianą, że ich koncepcja musi być zmieniona, ale chcemy im uświadamiać, że dajemy im niesamowitą szansę przetestowania produktu w takich warunkach, w których ma funkcjonować w środowisku klientów, pacjentów, lekarzy. Więc świadomy zespół projektowy, czyli świadomy startupowiec umie to docenić i umie wyciągnąć z tego dla siebie lekcje. Jeżeli startup tego nie widzi, być może nie jest gotowy na tą współpracę i jeszcze pewną lekcję musi odrobić, ale zespoły, z którymi pracujemy, widzą korzyść wejścia w środowisko, infrastrukturę szpitali i tą mnogość i potencjał różnych ścieżek do rozwoju i być może również pivotu pewnych założeń po to, aby znaleźć ten market fit, to rozwiązanie, które dla wszystkich jest najbardziej korzystne. A jeszcze ostatni uczestnik tych wszystkich innowacji, słuchajcie, pacjent. Jak go przekonać, żeby chciał z nami współpracować we wdrożeniu innowacji i z nich korzystaniu, tak? To teraz do Karoliny i Wiktora. Na pewno pacjent jest jednym z najważniejszych elementów tego całego wdrażania innowacji, bo to na jego zdrowiu i życiu zależy nam w szpitalach najbardziej. I jest to właśnie ten trochę język korzyści, w którym jesteśmy w stanie rozmawiać z naszymi specjalistami. Jeżeli chodzi o pacjenta, jak przekonać go do tego, do skorzystania z naszej innowacji, to doskonale wiemy, że każdy pacjent zrobi wszystko, aby to zdrowie i życie zapewnić sobie jak najlepsze i poprawić aktualną sytuację. Tak więc jeżeli projekt bądź startup ma udowodniony naukowo efekt terapeutyczny, czy wnosi faktycznie dużą zmianę w takim procesie terapeutycznym pacjenta, to tutaj sam język korzyści mówi za siebie. Oczywiście mamy do czynienia też z projektami takimi marketingowymi, PR-owymi, którymi jesteśmy karmieni jako tak naprawdę ludzie na ulicy. I też niezbędne jest, aby podwyższać w naszej roli jako szpitali jest podwyższenie wiedzy pacjentów, jak odsiewać te dobre aplikacje od złych aplikacji, sprawdzone technologie od tych technologii niesprawdzonych. Więc w tym na pewno duża nasza rola, aby tych pacjentów wspierać i edukować na każdym kroku. Ja tu ad vocem mogę jeszcze dodać, że pacjent też ufa swojemu lekarzowi. I lekarz, który jest takim pionierem i sam rozumie wpływ innowacji i ten potencjał, ten pozytywny aspekt, jest na pewno takim drogowskazem dla swojego pacjenta, jest takim przewodnikiem po tych technologiach i niewątpliwie to też ma wpływ, jak te technologie są postrzegane wewnątrz placówki i przekładają się na taką pozytywną adopcję u pacjenta. Tak, tym bardziej, że ja bym badania tutaj też... dodał coś takiego, że my musimy się w pewnym sensie wpisać w proces. Technologia nie może tworzyć bariery. Jeśli technologia tworzy barierę, która wymaga pewnego pokonania, wymaga pewnego wysiłku, to na pewno jakaś grupa pacjentów tego wysiłku nie podejmie i nie pokona nam tej bariery, więc musimy szukać minimalizacji barier w korzystaniu, w dostępie
do tej technologii. Wręcz starać się, żeby ona była w pewnym sensie trochę przezroczysta dla pacjenta. Tak, no na pewno, ale też dobrą wiadomością jest to, że z ostatnio publikowanych badań wynika, że ponad 60% pacjentów chce tych technologii nowych do poprawiania swojego jakości, swojego życia i funkcjonowania w systemie medycznym, więc to nam na pewno też będzie ułatwiało, ale 27 jednocześnie niestety ma dużą rezerwę i na pewno będą stanowili będą tą grupę, do której będziemy musieli szczególnie dotrzeć, żeby te projekty nam nie upadły, ale myślę, że im będzie więcej zadowolonych i po wszystkich stronach graczy tych nowych, innowacyjnych projektów, tym na pewno będzie nam je łatwiej wdrażać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w naszym podcaście. Jeszcze raz pozwolę sobie pożegnać Państwa. Karolina Tondels, Project Manager z Instytutu Matki Dziecka, Wiktor Możarowski, Product Manager, również oboje z działu do spraw sztucznej inteligencji, innowacji i technologii medycznych w naszym instytucie i pan Dariusz Szpit, kierownik i tutaj długa nazwa pańskiej działu do spraw oceny innowacji Działu Innowacji i Wdrożeń Technologii Medycznych. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział i mam nadzieję, że to pomoże również wszystkim naszym kolegom i zachęci innych kolegów w szpitalach, w polskich szpitalach w Polsce do udziału we wdrażaniu innowacji, kontakcie z nami. My chętnie wszystkim Państwu pomożemy i pomożemy pokazać te bariery, z którymi my już żeśmy się spotkali, żebyście ich na starcie nie zaczynali od bariery, tylko żebyście zaczynali w miarę płynny start. Bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy. Dziękujemy bardzo.